Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrdany Archolos. Powiedziałam to wszystko na jednym tchu. No cóż, tak czasami jest. Moi drodzy, jesteśmy w karczmie Helgi przed Rekonem. Dzisiaj nauczymy się na sam początek otwierania zamków na poziomie doświadczonym. Naucz mnie skuteczniejszego otwierania zamków. No to ten, jak otwierasz zamek, który zrobił ktoś znający się na temacie, musisz wyczuć, gdzie wytrzymuje on najwięcej. Tam, gdzie największy opór, tam nie pchasz wytrycha. Staraj się być delikatny. Wykorzystuj niewielki opór zamka, kiedy jest w odpowiedniej pozycji. I tam przesuwaj zapadkę. Trochę ci to może zająć, ale w końcu go otworzysz. Okej, no to świetnie. I co? Mamy 18 poziom w ogóle. Jesteśmy gońcem. No wow. No i co? Zostały nam dwa zadania. Folwark chłopięcy oraz nieuczciwa konkurencja. Oraz ewentualne zwiedzanie mapy, prawda? Bo jak pamiętacie, no ostatnio byliśmy w... Masz się zatrzymać. O co chodzi? Brakuje ci na piwo? Nie denerwuj mnie. Widziałem cię przy gildii kupieckiej. Ci złodzieje zabrali mojemu znajomemu towar. Nie mam z tym nic wspólnego. Ty cholerny kłamco! Wybiję ci wszystkie zęby! Zobaczymy. O chłopie. Jeszcze tylko 70 expa z ciebie. No dobrze, wiecie co? Zrobiłabym parę rzeczy, to znaczy poszukałabym jakiejś kuchenki na sam początek. Chociaż jeszcze przede wszystkim poszukałabym gońca Araxos. Ponieważ wydaje mi się, że dobrze będzie właśnie faktycznie sobie pozwiedzać troszeczkę inne tereny teraz. Więc pójdziemy w stronę tej kopalni Araxos. Hej, ty! Tylko, że właśnie przydałoby się coś ugotować. Dobra, hej. Mało ważne. Damy sobie jakąś radę, kopalnia królewska, kopalnia gildii Araxos, ewentualnie na farmę byśmy się, albo obóz węglarzy. Dobra, na razie kopalnia gildii kupieckiej. Byliśmy tam ostatnio, były tam potworki takie w miarę na nas, można powiedzieć, tam na dole te pełzacze. W sumie idealne tereny, nawet już jesteśmy w stanie mierzyć się z niedźwiedziami, więc... Żadnych kłopotów nie ma. Dzisiaj robimy zwiedzanie mapy. Okej, w tę stronę poszlibyśmy w stronę Silbach. Wydaje mi się, że możemy spróbować tędy zawędrować i zobaczyć, gdzie nas to zaprowadzi. Chociaż z tego, co pamiętam, tutaj były te znaki o niebezpiecznych terenach, ale dobra. Tam były te czarne szczury i takie tam rzeczy po drodze, więc to raczej nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu. No już powoli nadszedł czas, żeby pozwiedzać te równiny. Teraz widzę, że tam się porespiły zębacze. Byliśmy tam i nie było tutaj żadnego zębacza. Ale skoro radzimy sobie z niedźwiedziem, to taki zębacz też nie powinien problemu raczej stanowić. Widzę, że już od razu do mnie idzie. Myślałam, że jak spadnie, to od razu wiecie... Ała, chłopie. Dobra, zaspamujmy go po prostu. A jak mi kryt wszedł, to było bardzo ładnie. O, ze zębacza jest skóra. To fajnie. Niestety nie mam siekiery. Coś mi tu mruczy jeszcze. Witam. O, tu się teraz troll zrespił. To ciekawe. Ała. No, daje się trochę obgryzać. Bez sensu. Kurde, jak pamiętacie, byliśmy tutaj ostatnio z Ramchą i niczego takiego tutaj nie było. Ogólnie takie trolle są podobno dużo silniejsze i szybsze, więc raczej sobie z nim nie poradzę. Chociaż wiadomo, możemy się zapisać i spróbować coś podziałać. No, raczej go nie obejdziemy od tyłu. Wątpię, że to się uda. Na 1000% się nie uda, ale spróbujmy. Witam.
O matko. Właśnie, one są dużo szybsze teraz. Nie jesteśmy w stanie ich w ogóle obejść. To jest naprawdę bardzo problematyczny przeciwnik. Trudny, naprawdę trudny. Więc nie będziemy sobie nim zaprzątać naszego dnia. Na dzisiejszym odcinku i naszej głowy powinno być za niego w takim razie też dużo expa oczywiście. Ciekawi mnie, jak sobie radzimy z takim cieniostworem, bo z niedźwiedziem poszło całkiem dobrze, ale z cieniostworem, no nie wiem. Wiecie, da się wykończyć oczywiście każde zwierzę bez straty HP. No może teraz w przypadku trolla będzie kłopot, bo te trolle się zrobiły dużo bardziej, wiecie, agresywne i w ogóle takie... No, interesujące. W ogóle korzeń mogę sobie tędy podnieść. Skorzystam. Coś jeszcze się tutaj znajduje? Nie. Dobrze, no to w takim razie może wejdźmy na główną drogę. Mam nadzieję, że dobrze robię, chodząc sobie tędy. Bo tutaj byliśmy właśnie te gobliny. Tutaj wiecie, niby są te znaki, że niebezpiecznie, ale tak jak mówimy, chyba wejdziemy do tego lasu, gdzie w ogóle też niby ta bestia grasuje, na którą polują ludzie z gildii kupieckiej. Właśnie się przestraszyłam rdestu polnego. Wydawało mi się, że to jakiś... szczur. To są wargi czy wilki? Czarne wilki. Dobra, to możemy myślę tutaj wejść i spróbować coś pokminić. Ciekawi mnie, jak bardzo będą wytrzymałe. Ja już się kiedyś z nimi biłam, z tego co kojarzy mi się. Ważne jest, żeby się na żadnego warga nie wbić. O, wygryziecie całkiem dobrze. Ale ja też wam zadaję całkiem dobre obrażenia. O, jesteście w stanie mnie zagryźć i to nieźle. Dobra, nie wchodzę tutaj na razie. Nie wchodzę tutaj, bo jednak taki natłok wilków jest za duży. Pojedynczo w porządku, ale w takiej grupie nie ma opcji. Dobra, to może pójdziemy w przeciwną stronę, czyli w okolice bliżej tam miasta. Tam nie powinno grasować nic takiego jakiegoś agresywnego. Bo tutaj też w okolicy są wargi, więc to raczej nie jest dobre miejsce do spacerów. No, może unikajmy tego miejsca, gdzie są znaki z niebezpieczeństwem. Także dobrze, ale zębacza ubiliśmy. To na pewno nam się zwróci jakoś. Będziemy mogli oddać skóry. Musimy zapolować na cieniostwora, bo jest mi potrzebna jego skóra do broni. Nie tylko jego skóra, bo jeszcze łupki żelazne i takie rzeczy. Ale to wszystko w swoim czasie. No nie możemy wszystkiego naraz niestety dostać. Do tych polnych pełzaczy na dole możemy na pewno zejść. Nie zaszkodzi nam to. Tutaj na głównej drodze raczej nie powinniśmy znaleźć jakichś wymagających przeciwników. Tutaj coś jest w ogóle na wprost. Do wioski Silbach, do obozu pszczelarzy i do kopalni gildii kupieckiej. To co, może przejdziemy się tędy? Chociaż w tę stronę co mamy? Okej, to są dwie drogi do miasta tak jakby. Mamy krwiopijcę, ona się już chyba zdążyła na mnie zdenerwować. Jak najbardziej. Tylko widzę, że ma kłopot, żeby się do mnie dostać. Bo tutaj są ule, widzicie? To ciekawe. Może byśmy zebrali trochę miodu. Obóz pszczelarzy brzmi ciekawie. Tylko dlaczego te krwiopijce tutaj latają? Dobre pytanie. Nie ma tutaj tej jakiejś wrednej krwiopijcy. Nawet jeżeli jest, to i tak nam to nie wadzi. Tam jest PWJ-owy ścierwojad. Na szczęście, panie, pszczoły mi niczego nie robią. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mogę sobie niestety stąd... A nie, możemy wziąć miód. To fajnie, może będziemy musieli na przykład oddać te baryłki miodu. W sumie jest to możliwe. Skoro jest tutaj gdzieś obóz pszczelarzy, to może tak być, że będą chcieli odzyskać swoje jabłka. Znaczy się i miód bardziej swój. Jabłka to może nie. No tu jeszcze gdzieś miód mi się rzucił. No.
Kurde, widziałam jeszcze. Tu jest miód. Dobra, to co? Może preliowy ścierwojad teraz. Widzę, że są aż dwa. To nawet, no właśnie ten leśny. Ja mówię preliowy, bo się przyzwyczaiłam do nazwy z Gothica 2. Witam cię. Ostatnio się wpieprzyliśmy w całe gniazdo i nie stała nam się krzywda. Do tego obozu pszczelarzy bym bardzo chętnie zajrzała. No wiecie, jakiś czas temu zwiedzaliśmy mapę, teraz przyszła chwila na to samo. A jak się schodzi na dół? Chyba tędy. W ogóle tutaj widzę, że są dwa zejścia na dół. Tutaj też coś jest. Być może się te dwa miejsca ze sobą łączą. Albo jakimś cudem trafimy jeszcze gdzieś indziej. Dobra, wiecie co? Pójdźmy na razie tutaj na górę. Tam widziałam jakieś zabudowania. Jeżeli by to był obóz pszczelarzy, to na pewno może mieliby dla nas jakieś zadanie. Sprawdźmy to. Nie spodziewałam się, że będzie jakiś obóz, który nie będzie oznaczony na mapie. A tutaj jednak. Okej, fajnie to wygląda. Mamy też patelnię. To jest bardzo przydatne na aktualny stan. Przygotuj posiłek. Co my możemy zrobić? Chleb na piwie, to nie. Tutaj możemy smażone skóry. Szaszłyki ze ścierwojada i dyni. Nie mam cynamonu. Okej, tych ryb w occie mogę zrobić dużo. Zróbmy sobie tak z 5. Jakieś kompoty, słodkie bułki. Tego też mogę zrobić całkiem sporo. O, niech będzie ta zupa też. Smażone skóry. No, zawsze nam się coś przyda. Wieloletnie wino mi brakuje. Kotlety rybne. Kociołek rybaka. A zróbmy sobie 8. Dobra, na razie mi to wystarczy chyba. Chwilowo się może leczyć nie będę. Nie wydaje mi się, żeby nam się stała w tym obozie jakaś krzywda. Jest tutaj skrzynia, w której znajduje się młotek, piła, niebieski bez i 6 miodów. Ojej, to dużo. Witam pana pszczelarza. Tutaj można wejść? Czy będziecie bić? Będziecie bić. Mądra decyzja. Widzę, że bardzo dużo tutaj miodu. Jest Bevin. Trudna kradzież. Kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miodu. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Właśnie kogoś takiego szukałem. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. No. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetnie z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemię i próbuje dobrać się do miodu. To, że sobie odrobinę podkradnie, to jeszcze nic takiego. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nigdy więcej mnie nie nachodził, z chęcią poczęstuję cię moim najlepszym miodem. Co ty na to? No, brzmi to dobrze. Słój miodu za pozbycie się niedźwiedzia? Nie jest to zbyt hojna nagroda. To nie jest zwykły miód. Jedna porcja tego smakołyku wystarczy, byś poczuł się silny i zdrowy. Co mi tam? Dorzucę jeszcze kilka słoików miodu z pozostałych pasiek. O, no to brzmi już lepiej. Niedźwiedź to dla mnie żaden problem. Każdy tak mówi, dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam? Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu. To gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć, skąd dokładnie przychodzi.
Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, okay, niedźwiedzia przysługa. Ja już zabiłam tego niedźwiedzia? Jak się... Bywało lepiej. Co prawda mam monopol na miód na terenie całego... Masz jakieś przepisy? O, ciastka z miodem i na wiejską szarlotkę to już mam. Nie wiem, czy ten niedźwiedź już jest martwy. Być może, bo biliśmy ostatnio jakiegoś niedźwiedzia wtedy z Ramchą. Ale to był raczej inny niedźwiedź. Chociaż to jest niedaleko. Twój niemożliwe. Dałeś mu radę? Myślałem, że nie próbujesz mu... Wybacz. Nie żartuj. Okej, okay, możemy pokazać skórę innego niedźwiedzia. Dobra, to zrobimy tego questa za chwilę. Pszczelarze, czy tutaj ktoś jeszcze jest? Jest jeszcze Ergo. Trudna kradzież. Czym się zajmujesz? Jestem jednym z tutejszych pszczelarzy. Nazywają mnie Ergo. Jak się możesz domyślać, moje obowiązki obejmują wszystko, co związane z wytwarzaniem miodu. Mhm. No dobrze. Jakie miody tutaj wytwarzacie? W tym problem, chłopcze, w tym problem. Większość miodu, który tu produkujemy, powstaje zupełnie przypadkowo. Jak to? Bevin ma swój przepis na specjalny miód, ale nie chce nam go zdradzić, a większość pszczół zwyczajnie zbiera nektar ze wszystkiego, co znajdzie w okolicy. Podejrzewam, że skoro o to pytasz, to pewnie w miodzie gustujesz. Mam więc dla ciebie propozycję. Jeśli się zgodzisz, to będę mógł dostarczyć ci go tyle, ile tylko zechcesz. Co ty na to? Co to za pomysł? Chyba nie myślisz, że oddam taki wspaniały pomysł na interes za darmo. Opowiem ci wszystko... No dobra, no to wchodzimy w to. Wchodzę w to. Miodu nigdy za wiele. Wyśmienicie. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Tak jak wspominałem, nasze pszczoły latają swobodnie i zbierają nektar ze wszystkich okolicznych roślin. Dlatego nasz miód jest smaczny, ale moim zdaniem mało wyrazisty. Mój plan polega na zasadzeniu roślin jednego typu na małym poletku i postawienie tam osobnego ula. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy miód o wyjątkowym i charakterystycznym smaku zbliżonym do tych roślin. Mhm. Jakie rośliny chcesz zasadzić? Chciałem zacząć od czegoś prostego, czegoś, co nie ma żadnych negatywnych właściwości. Kto wie, jak mogłyby zareagować pszczoły, gdybyśmy podali im rośliny o działaniu odurzającym albo magicznym. Sądzę, że na początek najlepszy będzie niebieski bez. Nowy ul jest gotowy do postawienia, ale brakuje mi nasion tej rośliny. Jeżeli uda ci się je zdobyć, zaczniemy natychmiast. Ile nasion potrzebujesz? Myślę, że 10 wystarczy. Wróć do mnie, gdy tylko będziesz je miał przy sobie. O kurde, 10... Uuu... 10 tych... nasion niebieskiego bzu, to jest naprawdę dużo. Ile ja mam w ogóle teraz tego? No to mają być nasiona. Ognistego ziela, ognistego korzenia... Pokrzywy leczniczego... Niebieskiego bzu mam tylko 3. Aha, bo to krzypice się chyba tym żywią. Dobrze myślę, nie? Wydaje mi się, że tak, że dobrze myślę. O, tam mieliśmy je na dole, no ale to były tylko 3 krwiopijce. No dobrze, no to jak tylko jakieś znajdę, no to tutaj oczywiście wrócimy. Jeżeli chodzi o legowisko tego niedźwiedzia, no to dobre pytanie, gdzie ja go znajdę. Okej, okay, jesteśmy w ogóle obok farmy Bermara. Mam przeczucie, że ten niedźwiedź, znaczy farmy Bermara, tego stosu dziadostwa. Do farmy Bermara to jeszcze chyba kawałek, bo to raczej nie jest ona. Zresztą sprawdźmy sobie na mapie. Powinna być tutaj zaznaczona. Farma Bermara to jest trójka. Tak, jesteśmy niedaleko, natomiast to nie jest jeszcze to. Już się tutaj kręciliśmy po okolicy, natomiast no dalej tutaj jeszcze żyją niektóre stworzenia, na przykład jaszczurki. Czym taka jaszczurka się żywi? Jaszczurka się żywi mięsem. Kto by pomyślał? Bo ja na pewno nie. Dobra, czy tutaj jeszcze coś żyje?
Wydaje mi się, że nie. Już tutaj byliśmy w okolicy ostatnio. Tu można wejść na górę. Tylko przydałby się tak jakoś... Tędy chyba? Jakby się tutaj wspiąć? No, ewidentnie da się tam wejść, nie? Może jakoś tędy? O kurde, prawie się udało. Siup. Okej. Coś tutaj leży? Czy na marne tu weszłam? Chyba na marne. Okej, topór, ziele, niebieski bezer, deszcz polny. To jest w sumie dobre miejsce na punkt widokowy, jako taki. No dobra. Jesteśmy obok tego pszczelarzy, wiadomo, obozu. Mi się wydaje, że ten niedźwiedź może być tutaj po drugiej stronie. Ale zanim, no to pozbierajmy to wino i może się wyleczymy. Wydaje mi się, że to zadanie z tym niedźwiedziem to jest trochę nawiązanie do Kubusia Puchatka. Wiecie, no, misio, który lubi miód, no. Brzmi to dosyć podobnie. Dobra, zjemy to. Zjemy to. Super. I mamy full HP. Dobra, bo jak widzicie, no wyszliśmy poza miasto. Nowe zadania dalej tutaj dla nas są. Dalej na nas czekają. To dobrze. Bałam się, że nie będzie tutaj żadnego questa dla nas w tym miejscu. Na szczęście się pomyliłam i jednak jest takowe zadanie jakieś. No, wydaje mi się, że niedźwiedź może się kryć gdzieś tutaj w tym miejscu. Myślę, że raczej nikogo by to nie zdziwiło, gdybyśmy tutaj uświadczyli niedźwiedzia. Jest na przykład dzik. O, tu jest jakaś jaskinia. Być może to jest leże niedźwiedzia na przykład. Zaraz to sprawdzimy. Tutaj ktoś stoi, czy mi się wydaje? Nie, wydawało. Tam jest niedźwiadek. O, i kolejny poziom przed nami. Żarłoczny niedźwiedź. No, siedzi ewidentnie tak, jakby jadł jakiś miodek. Jeszcze tutaj mamy jakąś jaskinię. Chyba tutaj nie wchodziłam ostatnio. Byliśmy też w jakiejś jaskini, a tam mnie coś zeżarło, ale no, to nie jest ta jaskinia. Sprawdźmy ją. Są tu kretoszczury. I jakieś zamknięte drzwi. Dobrze, zanim zajmiemy się tym niedźwiedziem, to przeszukajmy to miejsce. Może być tak, że tutaj gdzieś będzie... O proszę, teleport na przykład, skórzany mieszek. Znalazłem jakiś kluczyk. Podejrzewam, że do tych drzwi będzie pasował idealnie. Jakiś też topór. Chyba z każdego kretoszczura zebrałam to, co trzeba. Nie wiem, co jest za tymi drzwiami. Ale spróbujmy otworzyć. Kurczę. Liczę na jakiś teleport. Niestety się przeliczyłam. Nie ma tutaj kompletnie niczego. Kurde, a takie dobre by było to miejsce, co nie? Czy ja znalazłam jakiś podejrzany tasak? To się tak nazywało? Wyryto na nim imię Dawid. O, mamy też drewno do wyrobu broni. To akurat dobrze, bo mi się to przyda. Mamy topór, ale... Bardziej by mi się przydała siekierka jakaś. Czy to wszystko w tym miejscu? Czy coś zostawiłam? Jeszcze kilof został. Wygląda jak jakiś skład opału. Być może ktoś tutaj coś wcześniej takiego trzymał. No teraz już niestety nie trzyma. Dobrze, przed nami niedźwiedź. No dobrze. To spróbujmy coś z tym zrobić. Jak się natkniemy na jakieś krwiopijce, to oczywiście też będzie dobrze. Fajnie by było, jakby ten niedźwiedź na przykład mnie nie atakował, nie?
byłoby, myślę, dobre. O, niestety będzie mnie bił. No, panie niedźwiadku. Widzicie, że on jest taki jakiś nawet żółty, bym powiedziała? Okej, widzę, że się bagujesz. To niedobrze. W sumie całkiem fajnie się z tobą bije. Trochę taktyki i... No. No, dałam się troszeczkę. Wydaje mi się, że nawet prościej się z nim bije niż z cieniostworem. Surowe mięso, niedźwiedzie sadło, pazury oraz skóra żarłocznego niedźwiedzia. Okej, czyli on jest, można powiedzieć, zabytkiem. Jest z niego inna skóra. No dobrze. Zębate ziele tutaj rośnie, to znaczy, że może natkniemy się na jakieś zębacze w okolicy. O, słyszę cieniostwora, wiecie? O, i tutaj chodzą te kraby. No to ciekawe. Nie spodziewałam się ich tutaj. Moglibyśmy w sumie zadanie oddać. Ale może jeszcze natrafimy na jakieś na przykład... Tam jeszcze miód został. No dobra. To niech będzie. Słyszę jakiegoś cięstwora, kurczę, gdzieś tutaj przy ścianie, czy gdzieś. Całkiem głośno chrapie, może śpi gdzieś przy tym jeziorku, które tam widziałam. Dobra, wiecie co? Wróćmy do tego gościa. Chyba, że ten cieniostwór siedzi tutaj. No i mamy kraba. Z krabem się już biliśmy, raczej to nie jest wymagający przeciwnik. O, gorzej, czy to są dwa kraby. Ała. Niedobrze. O kurde, tutaj jest jakieś ciało. Ja właśnie gdzieś wlazłam tam, gdzie nie powinnam. Okej, witam. Widzę, że wy mi spadłyście tam niżej. Dobra. Praktycznie wpadłyście, o matko, do farmy. Dobra, później się nimi zajmę. One niech sobie tam siedzą chwilowo. Widziałam tutaj właśnie jakieś zwłoki. Widzę, że jako tako nie możemy ich obadać. A, jednak możemy. Tylko maliny. Kurde, to gdzie ja tego cieniostwora słyszałam? Sama nie wiem. Te skóry są do podniesienia? Tak. Owcze skóry. Okej, jesteśmy przy farmie. Tam są polne pełzacze, topielce. No dobra, fajnie. Ej, tam jest mikstura. O, można ją podnieść tędy. Tak samo jak te grzyby. Dobra. Niech będzie, że to wszystko. Jeszcze trochę miodu. Dobra, wiecie co? Chodźmy oddać tego questa. To nie były gobliny jagody, prawda? Nie, to była tylko leśna. Nie mam chyba dalej toporu drwala, więc za bardzo sobie nie wydobędziemy drewna. Chociaż... Mam topór drwala. No to niech będzie. Otrzymaliśmy trochę drewna, kawałków, trochę lag. No to fajnie, trzeba przyznać. Kręcimy się tak w miarę fajnie po tym terenie. Tędy dojdziemy do pszczelarzy. W ogóle fajnie, że byłam tak blisko, a nawet o tym nie wiedziałam, prawda? To też interesujące. Pszczelarz Bevin. Hej, ty! Niedźwiedź jest już martwy. Jak chcesz, to możesz sam przejść się do zagajnika za zakrętem i zobaczyć jego truchło. Nie. Twoje słowo będzie mi musiało wystarczyć. Tak czy inaczej, oto twoja nagroda. Mhm.
słoik pysznego miodu Bewina. Czy to jest jakiś miód, który na przykład, nie wiem, da mi jakiś tam, nie wiem, jakąś boosta do życia? Sama nie wiem. Mhm. Plus 5 do punktów trafień i 1 do siły. No to bierzemy. Dobra, niech będzie. I jak my stoimy z czasem? Okej, tak całkiem nieźle. Moglibyśmy się przejść w okolicy farmy Bermara. Tutaj jeszcze tych polnych pełzaczy trochę było. Gorzej, że żadnej teleportacji tutaj nie mam, ale w sumie możemy zawsze wynająć gońca Araxos i wiecie sami, co zrobić. I się przenieść do farmy Bermara, na przykład się przejechać. Polny pełzacz. Tu jest jakaś jaskinia, która się świeci jak psu jajca. No, to chyba coś oznacza, prawda? Ojej, za dużo. Jeszcze to pielec za mną jest. Gdzie jesteś? A na dole. To nie mam się czym chyba martwić. Ewentualnie zejdę do ciebie. Serio, wygłodniałego topielca mi dajecie. Przecież to jest jakiś żart. Dobra. Tutaj pewnie coś jest w tym jeziorku. Jest na przykład dżin. I wędka. I topielec. I rzeczny mirt. Dobra. Zejdę tutaj jeszcze, ale nie teraz. Najpierw może... Niech będą... Te polne pełzacze. Tu jeszcze ścierwojad. Nie będzie. Zawsze trochę expa. Słyszałam jakieś szeleszczenie na górze. Boję się, że to jakieś szkielety były. A tutaj te czarne wilki. Dobra, na razie je zostawmy w spokoju. Polne pełzacze najpierw i ta jaskinia. Może tu będzie jakiś teleport, ale bym się ucieszyła, jakby tutaj była jakaś runa teleportacyjna. Ty wiecie, taka, że będziemy w stanie ją zdobyć, bo już widzieliśmy parę punktów teleportacyjnych, ale po prostu nie byliśmy w stanie w ogóle tam nic zrobić, nie? Dobra, czy tutaj są jakieś ważne zioła, oprócz polnych jagód? Niezbyt. Witam. O kurde. No dobra. Banał. Mam nadzieję, że w tej jaskini nie ma żadnych szkieletów ani niczego takiego. Wydaje się na zwykłą, jakąś taką w miarę normalną jaskinię. Ja tam gdzieś wyżej zostawiłam te kraby, nie? Załatwimy się te kraby jeszcze, ale nie teraz. Najpierw chciałabym może zdobyć właśnie jakieś... Okej, to są gobliny. Oho, tam jest cieniostwór. Pewnie pilnuje kręgu teleportacyjnego. Okej, przez chwilę mi grę zlagowało. Niczego tu nie znajdę. Gobliny się żywią zielem leczniczym. Kiepski, krótki miecz. Święty wstrząs. Złoże żelaza. Okej, mamy zwiększone wydobycie. Stare monety przydałoby się oddać gościowi. Prawo, 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 lewo. Okej. Naga, łój kretoszczura, skóra kretoszczura oraz smażone mięso kretoszczura. Nie wiem, jak ja sobie bym poradziła z tym ścieniostworem. On chyba jest po tamtej stronie. Może być tak, że teleport jest na przykład po drugiej, no nie? Albo że będą jakieś pełzacze tutaj w tej jaskini. No nie wiem. Musimy cały czas jeszcze pamiętać o zabijaniu krwiopijców. Albo to jest jedna jakaś taka większa jaskinia, która na przykład się łączy ze sobą. No to wygląda chyba. Albo i nie. Są jakieś zwłoki. Chyba, że ten cieniostwór jest nad tą jaskinią, ale wydaje mi się, że prędzej jest w środku.
Ojej. Witam. O kurde. Au. Ej, no z cieniostworem to ja już widzę, że nie damy sobie rady. Ale się obudził, no nie? Kurde. Szkoda, że nie mamy jakiegoś zmniejszenia potwora czy czegoś w tym stylu. Mamy jakieś spowolnienie, ale w czym mi to ma pomóc? Nie wiem, ale nie podoba mi się, że ten cieniostwór się tak łatwo obudził. Ja chyba sobie zrobiłam zapis, zanim tu wlazłam, no nie? Mam taką nadzieję. Dobrze. Chyba, że pobiegniemy na szybko zobaczyć, czy nie ma tutaj kręgu. Ale ten cieniostwór będzie mi bardzo przeszkadzał. Muszę go pokonać. W ogóle muszę zdobyć skórę cieniostwora. Nie chcę kupować. Kurde, a zabicie cieniostwora to nie będzie prosta sprawa. Okej, śpij sobie tam. Wiecie co? Na szybko bym sprawdziła, czy ja takowej skóry na przykład nie mam. Bo może mam, a nie wiem. Sprawdźmy sobie. W ogóle jakieś paski mam? Skórzany pas. Ciężki pas. Ze strojem myśliwego lub skórzanym. Mam lepszy pasek, a nawet o tym nie wiem. Ze strojem myśliwego lub skórzanym. Ze skórzaną zbroją. Wiecie co? Sprawdźmy. Moje statystyki. 70, 50, 60. No nie. Czy jednak ten jest lepszy? Mam w ogóle dwie runy też do oddania. Ale tak, bo chciałam sprawdzić sobie tą skórę, czy mam. Sprawdźmy. Skorupa błotniaka, owcza skóra, kretoszczura, topielca, młodego dzika, dzika. Warga, błotniaka. O, mamy... O, ja mam w ogóle dużo łupek żelaznych. Jeszcze się okaże, że... Okaże się, że nie mam skóry cieniostwora, bo nie mam. Cholera, że też musiałam oddać, no nie? 10 sztuk złota, tak przy okazji. O, w ogóle mam dużo mieszków. No dobra. O Boże, naprawdę mam ich dużo. Kołczany bełtów, strzał, chociaż ja za bardzo nie używam. Moglibyśmy w sumie te kołczany posprzedawać. Ale w sumie się nie opłaca. Opłaca się wypakować i jak już to chyba sprzedać. Bardziej pojedyncze sztuki. Dziwny kamyk. No jak na złość oczywiście nie mamy skóry cieniostwora. Ja się raczej koło niego nie przemknę. Chociaż możemy spróbować wejść głębiej i zobaczyć co tam jest. Jak tam jest punkt teleportacyjny, to słowo daję, ale uduszę chyba kogoś. O kurna. O ja pie... A nie, tutaj się nie da dalej wejść. Jest skórzany mieszek, dobra. Nie jest dobrze. Okej, czyli tutaj nie wchodzimy. Idziemy w okolice farmy Bermara. Znaczy jesteśmy w okolicy, ale idziemy stricte pod nią. Skoro tutaj i tak nie ma punktu teleportacyjnego, to ten cieniostwór niech sobie żyje. Gorzej, że mi jest potrzebna jego skóra. I tu się robi problem. Kurna, no ja tak bardzo nie chcę kupować tej skóry. Niedobrze. To bardzo niedobrze. Wiecie co, na szybko sobie jeszcze sprawdzimy. Informacje ogólne. Kowalstwo. Ten rozbijca. Węgiel, 3 węgle potrzebuję. I 6 skór wilka. Wilka to mam, ale czy ja mam węgiel? Nie zwróciłam uwagi. Mamy przepis dodatkowy. Rozumiem. Czy ja mam węgiel? Nie mam pojęcia. Mam węgiel. Kurna, nie mam tylko tej skóry.
Chyba, że kupimy tą skórę i tyle. Nie będę się przejmować. Od Fridy się kupi. Chociaż to bez sensu, bo ja jej, wiecie, sprzedałam tę skórę, a teraz ją mam odkupić. To takie trochę bez sensu, no ale... No trudno. Się mówi. Te czarne wilki jeszcze tu zostają po drugiej stronie. No one mnie zagryzą przecież. Chyba, że nie dam im do siebie zejść. No to nie jest takie proste. No. No, byłoby dobrze. Super. No tak bardzo low HP, ale niech będzie. No dobra. Niech będzie ta zupa z pokrzyw na przykład. O Jezu, ona mnie w ogóle nie leczy już, ta zupa. To może flaczki? O nie, ten kotlet... O, plus 5 do many dostałam. Za kotleta z grzybami. To mi dało dużo boosta. Dobra. Robi się powoli ciemno. To też nie jest najlepsza informacja. Ale no badamy te tereny. Tutaj z tego co pamiętam w okolicy był też niedźwiedź i ja wtedy go też zostawiłam. I chyba zębacze. Przeklęty szkielet goblin. To jest ten przeklęty las. Tutaj też się nie wybieramy na razie. Kurna, i gdzie ja jestem w ogóle? Trochę straciłam rachubę, gdzie ja idę i w ogóle którędy i jak. A czy tam na górze nie było tego gejzera czy coś? Nie. Okej, idziemy na jakieś nadbrzeże. Czy to jest ta plaża, którą widzieliśmy z miasta? Ej, nie wiem. Gdzie ja doszłam? Czy to jest u strony żeglarza? O kurde, doszłam tutaj właśnie przed chwilą. Moment, czyli ta dwójka to jest chyba Vardal. Gdzieś tutaj to niebezpieczeństwo. Dobrze myślę? Nie wiem. Okej, rośliny nie mogę zebrać, dobra. Nie, to nie. Chyba, że mi się coś... zbagowało? Tak, bełt mi się zbagował w ręce. Dobra, zaraz jeszcze zerknę na mapę. A to wygląda jakby to było to. To kompletnie nie jest to. Vardal jest jeszcze dalej. Chociaż tu jest jakiś wskaźnik, dokąd byśmy zaszli. Do miasta, do Vardal, tak. Czyli to jest ten przeklęty las, gdzie na razie nie idziemy. W porządku. To widzę, że ta farma Bermara jest położona w takiej dosyć niebezpiecznej okolicy, jak na farmę. W teorii powinien być święty spokój, a tutaj mamy ten opętany las na górze. Dlatego mi się wydawało, że słyszę jakieś szkielety, bo one faktycznie po prostu tam były. O kurde. Dzień dobry. Widzę, że gra mi mówi, że powinnam już tu być dawno, skoro są tu wygłodniałe topielce. A za wodospadem? Coś znajdę? Wygląda, że nie. Nie, tutaj dżin gdzieś leżał w wodzie, ale... daruję sobie. I tutaj mi spadły te... kraby? Ale one chyba teraz wróciły na swoje miejsce. Takie, wiecie, typowe. O, coś pominęłam na ziemi? Nie, wydawało mi się. Piątka mi coś pokaże? Kwasty? O, kapusta. Polne jagody. Dobra, kapustę w takim razie pozbieram. Niech będzie. W sumie chwasty też okaże się, że jest kurde quest, żeby wyplewić, nie?
Czyli w sumie po tym miejscu zostanie nam już tylko i wyłącznie do zwiedzenia jeszcze obóz węglarzy. Dobrze myślę. No i wiadomo, drwali jeszcze tamte okolice. O, witam. Nie zauważyłam cię. Tak się przejęłam tym, że tutaj jesteś, że wcale. A kusza może mi coś jeszcze podpowie. Młoda polna bestia, Jezu, gdzie ja jestem? Przecież tutaj są jakieś tereny. Cholera. Jakieś nienormalne. Mamy wodę, łódkę. Polny pełzacz. Dobra, to za chwilę. Kurczę. Są to pielce. Doszliśmy, można powiedzieć, chyba na jakiś kraniec mapy. Okej, rogowe muszle tutaj mamy. Jak dużo rybek. Dobra, jak my stoimy z czasem? Bo mi się wydaje, że powinnam... Tak, za chwilę powinnam kończyć, więc myślę, że zakończymy sobie na tej plaży. No, dawaj. Ale tutaj ryby wywaliło na brzeg. Mam nadzieję, że poczekasz, panie topielcu, chwilę. Ej, a może tutaj na plaży gdzieś jest jakiś teleport na przykład? Na przykład tam gdzieś, nie wiem, w oddali. Sama nie wiem. Sporo tutaj towarów. Sporo ryb. Bardzo sporo. Nie myślałam, że znajdę tutaj w ogóle takie miejsce. I to jeszcze właśnie pełne ryb. No ale dobra, nie marudzimy, tylko zbieramy. W sumie wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, że sobie teraz właśnie tak ekspiliśmy i robiliśmy te poboczne rzeczy, bo dzięki temu będziemy mieli teraz możliwość robienia stricte fabuły za chwilę. No, tam są też kraby. Trochę dziwne, że koło takiego legowiska krabów znajdujemy takiego wygłodniałego topielca. Raczej tutaj żadnego miejsca teleportacyjnego nie będzie. Ale... Dobra, bo ten krab się zaraz pewnie nami zdenerwuje. Pokonamy sobie go też jeszcze. Żebyśmy mieli załatwioną sprawę. Jest tylko jeden, więc... No, trochę bijesz. Gorzej, że ty też chyba nawet do wody nie wchodzisz za bardzo. Wchodzisz do wody? Czy niezbyt? Okej, popłyniesz ze mną. To dobrze. To dobrze, będę miała prostszą sprawę. Dobra, wiecie co? Chwilowo ustawienia. Gra. Sterowanie z Gothica 1 włączone. Pójdzie szybciej. Nie wiem dlaczego, ale normalnie na sterowaniu z Gothica 2 się nie da tak robić. Chyba, że powinnam grać na sterowaniu z Gothica 1. Jeżeli chodzi o walkę. Byłoby to na pewno prostsze. Witam, panie krabie. Już mi pan nie napsuje nerwów. Ciekawe, czy ktoś szukał tego gościa. A, to kobieta. Ej, to jest wraska. Ej, nie wiem, czy ją pamiętacie. Czyli ona nie przeżyła. Zniosło ją w ogóle na całkiem inny brzeg, na całkiem inną plażę. O kurde. Wyrzuciło cię aż tak dalej. Zniszczona drewniana skrzyneczka. Pamiętam, że szukałam jej na statku. Wygląda, jakby w środku coś się świeciło. Ryba, amulet oświecenia. O kurde. I 14 sztuk złota. Ej, naprawdę bardzo ją zniosło, zważywszy na fakt, że my wylądowaliśmy koło Silbach. O kurna. Ja myślałam, że ją naprawdę... A ten krab to skąd się tu wziął? Ja myślałam, że my ją znajdziemy
nie wiem, gdzieś w mieście okaże się, że ona jest żoną kogoś, jakiegoś kupca czy coś, a tu się okazuje, że ona tak po prostu zginęła. Założę sobie ten amulet oświecenia, bo wydaje mi się, że jest bardziej warty uwagi. A ta skrzyneczka? Mogę to otworzyć? Może nie tą skrzynkę? Mogę chyba. Ciężki sztylet zdobyłam. Miecz Arvida, ciężki sztylet. Gdzie on jest? Tutaj. 35 obrażenia sieczne, wymaga 25 siły i daje premię plus 5 do penetracji i do walki bronią. Naprawdę dobry sztylet. Cholera jasna, no po prostu ja teraz chyba nie będę żyła z tą informacją normalnie. Dobra, pokonamy sobie jeszcze tego kraba. Chodź do mnie. Ała, no chodź. No. Dobra. No, moi drodzy, ta informacja była naprawdę... Nie spodziewałam się, że ją tutaj znajdziemy. W ogóle na początku myślałam, że to jakiś rybak. A wygląda na to, że to była po prostu ona. Oprócz tego, że to kobieta, to jeszcze kobieta, której pomogliśmy na statku. Naprawdę... Nie myślałam o tym w ten sposób. O nie, kraba mi zmyło. Kurde. Chociaż może będę w stanie go jeszcze przeszukać. Czy nie? Okej. Dziękuję ci, Marvin. Dobrze, moi drodzy, takim dosyć smutnym akcentem będziemy kończyć ten materiał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Niczego tu nie znajdę. Ja lecę montować dla was ten materiał. W kolejnym sprawdzimy, co się tutaj dzieje na tej farmie. I jak dobrze pójdzie, to udamy się w stronę obozu drwali, obozu węglarzy, wilczego leża, bo tam też nas jeszcze nie było. Dobrze, także jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Już chyba mówiłam, ale z tego wszystkiego już się pogubiłam. Dobrze, trzymajcie się i do kolejnych materiałów. Cześć!